Żeby uwiecznić otaczającą nas rzeczywistość, nie trzeba wcale drogiego sprzętu. Coraz popularniejsza staje się pierwotna metoda robienia zdjęć metodą fotografii otworkowej. Aparat zastąpiony jest tutaj przez zwyczajne pudełko lub puszkę. W dniach od 6 do 8 lutego Nidzicki Ośrodek Kultury zorganizował na zamku warsztaty wykonywania zdjęć metodą fotografii otworkowej. Uczestnicy warsztatów będą mogli dowiedzieć się m.in. o historii fotografii otworkowej, jak wykonać własnoręcznie aparat, jak wykonać zdjęcia. 7 osób biorących udział w warsztatach miało okazję dzielić się wspólną pasją oraz nauczyć się, jak można zwykłą puszkę po kawie przerobić na prawdziwy aparat fotograficzny. Warsztaty wpłynęły na mnie bardzo pozytywnie, gdyż było to pełno osób, z którymi mogłam wymienić swoimi doświadczeniami, zarówno prywatnymi, zawodowymi. Mogliśmy sobie jakiś wspólny zakres swojej realizacji pasji ustalić. Ogółem bardzo przyjemnie, jest przyjemna grupa osób, z którą się przyjemnie bardzo pracuje. Z całych warsztatów wyniosę przede wszystkim nową technikę fotografii, gdzie w dzisiejszej dobie sprzętów, które są z wyższych półek, z niższych półek, jest to bardzo ciekawe, gdyż no, ze zwykłej puszki praktycznie możemy zrobić niezłe arcydzieło. Nie wszystkie zdjęcia można było zaliczyć do udanych. Niektóre były prześwietlone, inne zbyt krótko naświetlane. Jednak nikt nie poddawał się i próbował dalej, ponieważ cały akt robienia zdjęć staje się ciekawszy, gdy używa się własnoręcznie zrobionego aparatu.